bym chciała, żeby jednoznacznie ze strony demokratycznej opozycji wybrzmiała ocena słów Radosława Sikorskiego. Nie Radosława Sikorskiego, nie jego biografii, nie historii jego życia, tylko tego, co w tej chwili powiedział. To były głupie, złe, niepotrzebne i szkodliwe słowa. Naprawdę problemem jest dzisiaj Radosław Sikorski? Tak pani uważa? Uważam, że wypowiedź Radosława Sikorskiego... Uważam, że wypowiedź... Mogę? Bardzo proszę, ale to są pani poglądy. Ale ja odpowiem panu na pytanie, tylko pan musi na chwilkę zamilknąć. Największym problemem polskiej polityki jest Radosław Sikorski? Pan sobie wodę tutaj. Nie, to proste pytanie. Proszę. Jak na zjednoczoną opozycję to słowo idzie, ale bardzo proszę. A ja naprawdę... Pani posłanka kończy wypowiedź.